W kategorii Inwestycja w kadry nominowany został zakład usługowo-handlowy Elwiko Stanisław Dropik. Firma Elwiko działa w branży urządzeń dźwigowych i dźwignicowych od ponad 36 lat. Rok 2020 stał się egzaminem siły naszej firmy i kultury organizacyjnej. Podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu cyklu szkoleń, które przekładać się miały na zdobycie nowych zleceń, ale co ważniejsze, na realizację tych zleceń przez spójne, silne, kompetencyjnie zespoły pracownicze. To z kolei umożliwiło nam na zachowanie składu osobowego firmy na poziomie sprzed pandemii, a co najistotniejsze, dało szansę na zatrudnienie nowych pracowników. Projekt obejmował łącznie 54 dni szkoleniowe. W szkoleniach wzięli udział niemal wszyscy pracownicy firmy z każdego poziomu struktury organizacyjnej. Ankieta przeprowadzona w ostatnim czasie wśród pracowników naszej firmy wykazała poprawę komunikacji i uzyskiwania informacji zwrotnych, co jest dowodem na efektywność prowadzonych szkoleń. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.